Siema, siema, z tej strony Alcia i Prozi z profilu Spanie w Wanie i witamy Was w naszym kolejnym odcinku, w którym będziemy montować zbiorniki na wodę. Tak jest, zaczniemy tworzyć, w sumie już zaczęliśmy tworzyć całą instalację wodną, no ale w końcu przyszedł czas, żeby podłączyć właśnie zbiornik czystej wody i zbiornik szarej wody, także zaczynamy. Tak wyglądają te nasze zbiorniczki. Tutaj mamy 100-litrowy. Jest chyba jakiejś firmy Waterflex, jakbyście się zastanawiali. A to jest firmy nie wiem jakiej, ale to jest dedykowany taki klasyczny zbiornik do Ducatosa, 93 litry. Przy zamawianiu do tych trojeczków trzeba uważać, bo niektóre są do jakiegoś tam rocznika i one są czarne, a inne są od rocznika w górę i one są białe, więc jak będziecie zamawiać, to uważajcie na to. I ja teraz właśnie tutaj robię otworek. Wrzucam, tu będzie kruciec taki większy, tutaj mniejszy na odpowietrzenie. No i zaczynamy. No, już Wam pokazuję. Minął prawie cały dzień, już Wam pokazuję, co zrobiliśmy. A więc, z tej strony tak to wygląda. Zrobiliśmy otwór tutaj na wlew i tutaj będzie prysznic zewnętrzny. Natomiast z drugiej strony wygląda to tak. Ogień, tu będzie wlew. Tutaj będziemy mieli... No, to się jeszcze tu... Nie jest przykręcone, więc... Się nie chce otworzyć. O, jest. O, tutaj będziemy mieli takie bajeranckie podłączenie do prysznica z zewnątrz. No i tutaj bojlerek, także wielka trójca. O, proszę bardzo! A co to za przenosiny? Robimy przemeblowanie w domu. Jednak kibelek nie będzie pod łóżkiem, tylko jednak w łazience. Tak nam polecili. No, ostrożnie. Alcia tutaj robi właśnie projekt. Jaki projekt? Czego? Projekt naszej ścianki grudziowej między całym mieszkaniem a garażem, bo nie dość, że będziemy mieli tu łazienkę, kuchnię i salon, to jeszcze będziemy mieli garaż. No słuchajcie, ilość wiedzy, którą ja przyswajam tygodniowo, się w głowie nie mieści. Zobaczcie tutaj, to jest konektor M, no już nawet zapomniałem nazwę, tu się wyświetla. Coś z N i coś z 4. W każdym razie to są te konektory takie solarne. I teraz problem z tymi konektorami polega na tym, że solar zawsze dostajecie z kablem, który jest gotowy, natomiast ten drugi kabel musicie sobie sami zrobić, bo nie wiadomo jak długi on musi być, bo to zależy od vana, którego kupujecie. Dlatego już Wam mówię, o co chodzi. Tutaj dostajecie, znaczy generalnie kupujecie kabel czerwony i czarny i teraz zazwyczaj kabel minusowy łączy się z taką końcówką, z taką końcóweczką, plusowy, czyli tak, mamy czerwony kabel, tutaj mamy końcówkę, w necie sprawdziłem, że to jest, ta jest męska, a ta jest żeńska, metalowa końcówka i teraz metalowa końcówka męska, czyli jest taki bolec, wsadzamy do końcówki żeńskiej, natomiast końcówkę żeńską wkładamy do plastiku męskiego. No, nie wiem, czy to ma sens, w każdym razie tak to ma być. No i to jest dość proste tutaj, tylko wystarczy to zarobić, zgiąć i potem wsadzić i gra muzyka. No i potem to wszystko musimy na dachu połączyć. Dobra, i teraz zobaczcie. Tutaj nakręcamy tą końcóweczkę. Tutaj robimy, wkładamy ją do momentu, aż kliknie, że już poczujecie, że dalej po prostu nie idzie. O, i jak już dalej nie idzie, to zakręcamy i gra muzyka. No i to już jest gotowy kabel do podłączenia z kablem plusowym. No i podobnie z minusowym. Robimy. Lecimy z minusowym.
Czyli obcinamy sobie kawałeczek tego minusowego kabla. Następnie wsadzamy tutaj do tej końcóweczki pykens. Zarabiamy. Nie, to jeszcze raz. To poszło nie tak. To nie jest profesjonalne zarobienie. Dobra. Walka była, ale się udała. Czyli teraz robimy klik. Nakręcamy. Nagra muzyka. Chwila prawdy. No. No i gra muzyka. Idziemy łączyć z solarami. No słuchajcie, to jest też wiekopomna chwila. Grzybek, jak już widzieliście w poprzednim odcinku, zainstalowany. Wentylatorek też. No i zobaczcie, jaki mamy piękny panel. To jest 410. Także ten panel da nam sporo prądu. Teraz muszę go przesunąć, bo muszę zrobić dwa otworki w dachu. No i mam nadzieję, że to już są dwa ostatnie otworki. No słuchajcie, dzisiaj jest 30 miliardów stopni, naprawdę jest super hardcore. Także robota dzisiaj średnio poszła, byliśmy nad jeziorkiem i było mega, super zabawa. I teraz już wam pokazuję, co tutaj się dzieje. Wchodzimy po drabince, po raz tysięczny. Solar. I teraz już wam pokazuję, na jakiej zasadzie mocuje solar. Odbywa się to za pomocą takich tutaj magicznych klipsów. Magiczne klipsy i jest to bardzo prosta sprawa. Przyłączamy to tutaj w to miejsce i przykręcamy. Tutaj mamy śrubkę bodajże 8 imbusową. No i po prostu przykładamy to. Tą oczywiście nakrętkę już wcześniej włożyłem w tą szynę. No i potem przystawiamy, wkręcamy. Et voilà. No i oczywiście to z czterech stron. Dobrze to wymierzyłem w miarę. Kable, które są od spodu, oczywiście przymocowałem na trytki. Tu jeszcze nie jest przymocowane. W każdym razie to wszystko będzie przymocowane, żeby tak nie dyndało, na trytki. Przelotka jest tam zainstalowana. Ten klej tak średnio wyszedł, ale tego nie widzicie. No i w teorii powinno działać. Teraz tylko podłączyć i sprawdzić, czy ładuje. A ja z kolei zabrałam się za wychodzinę w naszym Ducatosie, bo już w końcu przyszła nam podłoga. My ją zamawialiśmy w komforcie, trzeba było tydzień czasu poczekać, aż nam przyjdzie. I tak byłam podekscytowana tą podłogą, że niestety nic nie nagrałam, jak ją docinałam i jak wyglądał proces przygotowania. Więc tylko wam pokażę szablon, jak wygląda, bo sobie rozrysowałam go właśnie na kartonie. W centymetrach odliczyłam. I w sumie spoko to jest. Natomiast w takich mniejszych miejscach, jak tu za prysznicem, gdzie jest bardzo dużo takich zakamarków i chciałam, żeby to wszystko było ładnie docięte, tak jak tu i tu, no to tu jest na przykład 2,5 cm na 3 cm i stwierdziłam, że to jest bez sensu, więc tutaj już dałam szablon i rysowałam na kartonie i później odrysowałam to na wykładzinie. I tutaj już możecie zobaczyć, jak wykładzina wygląda. Jeszcze tutaj trzeba będzie ją tylko dociąć, bo tu będzie ścianka grodziowa. I tu jest wykładzina jasna, a w bagażniku pod łóżkiem dajemy wykładzinę ciemną, bo będą tam rowery, będzie sprzęt i na pewno będzie tam brudno, więc będziemy musieli dać ciemniejszą wykładzinę. Więc ona też jest już docięta, ale jeszcze nie mamy jej zamocowanej. No i wygląda generalnie przepięknie ta wykładzina, bo nadaje takiej jasności i dodajemy wszystkie takie kolory, żeby było tu jeszcze jaśniej i jeszcze więcej, żeby było przestrzeni optycznie. No i naprawdę ten Ducatos rośnie w oczach.
Więc już bardzo ładnie to zaczyna wyglądać. No i się zrobiło już tak nawet domowo w środku. Tak o lustro to można traktować. Nie musimy mieć lusterka. No więc zobacz. Lustereczko, powiedz przecie. O nie. Mylowa, czemu nie wiesz, że ja mam coś na tym? Przyszła nam też bateria prysznicowa, nasze skromne złoto, bo nie pamiętam, czy my już pokazywaliśmy tutaj w odcinku na YouTubie nasze poprzednie baterie, jakie zamawialiśmy, czy tylko na Instagramie pokazywaliśmy. W każdym razie ciężko jest znaleźć złoto takie delikatne, skromne, a nie takie właśnie agresywne i to jest trzecia bateria, którą zamówiliśmy. Pierwsza bateria była super złota, tak rażąca w oczy od razu. Druga była super mała, jak do domku dla lalek. A trzecia ta jest już w pięknym kolorze, ale to już jest domowa bateria, a nie bidetowa, bo poprzednie były bidetowe, takie właśnie mniejsze. A ta jest naprawdę duża. Miało być coś pomiędzy, a przyszła duża słuchawka. Ale w sumie dobrze, tu jest jakaś regulacja. Widzę, że można więcej, mniej zużywać wody. My raczej jesteśmy super oszczędni, jak potrafimy w 10 litrach wody w dekatonowym prysznicu wykąpać się na 3 razy, znaczy wziąć 3 kąpiele, no to myślę, że na spokojnie będziemy też w stanie oszczędzać wodę w takim prysznicu. Wprost jeszcze mówi, że ja się pochwaliła tą częścią, bo z tej strony ona jest właśnie złota, taka piękna, a z tej strony, jak zobaczycie, ona jest czarna. I ja tego w ogóle nie zauważyłam w ogłoszeniu, bo było to tak prezentowane, że od boku ja myślałam, że po prostu... O, tu się coś pobrudziło. Od boku ja po prostu myślałam, że to cień tak pada. A przyszła z czarnymi wstawkami i wygląda w ogóle to prześwietnie, więc mega piękna bateria. Ją na Allegro akurat kupiliśmy. Tu z kolei mamy już naszą świętą trójcę, to znaczy wlew do wody, który już przyczepiliśmy i przemalowaliśmy na czarno. Tutaj będziemy mieli podłączenie ekstra wody, jak będziemy wracać z surfa, żeby nie zawsze trzeba było brać prysznic w środku, tylko żebyśmy mogli też się spłukać po surfie na zewnątrz. No i to już jest bajer wysokiej klasy. W teczce to w ogóle w życiu byśmy sobie nie wyobrażali tego, że będziemy mieli jakieś takie szmery bajery w kolejnym wanie. Także to jest mega, bo normalnie podłączamy tutaj słuchawkę, włączamy pompkę i jeszcze do tego możemy sobie ustawić poziom ciepłej lub zimnej wody, także jest to niesamowite. No i tutaj, tak jak już wcześniej widzieliście, mamy boiler, także święta trójca wodna jest gotowa. Teraz musimy tylko z drugiej strony to wszystko połączyć i mamy temat wody zakończony. I to by było na tyle w tym odcinku. Dziękujemy Wam bardzo, że byliście z nami i subskrybujecie nasz kanał. Jeśli jeszcze ktoś z Was nie subskrybuje, to zachęcamy do kliknięcia subskrypcji i zostawienia komentarza dla naszego algorytmu, bo pozwoli nam to rozwinąć nasz kanał i trafić do większej ilości odbiorców. Tak jest, no, oczywiście na wszystkie pytania odpowiemy, więc jeżeli macie jakiekolwiek, to zostawcie je w komentarzu. W kolejnym tygodniu będziemy na maksa lecieć z budową, ponieważ w weekend śmigamy sobie na festiwal, na Audio River, także jak będziecie tam, to kto wie, może się zobaczymy. No i co? I tempo będzie bardzo duże, bo chcemy już tam spać w kamperze i no chcielibyśmy już, żeby był tak prawie skończony, więc wszystko nam przyszło, wszystko przygotowane, a w przyszłym tygodniu to wszystko już montujemy w środku, więc tak. Ogromna będzie zmiana. No, także trzymajcie kciuki, widzimy się za tydzień, do zobaczenia. Cześć!